13 lokali mieszkalnych zostało przeznaczonych do kolejnej, już trzeciej edycji programu Mieszkanie za remont. Tym razem do przekazania zakwalifikowano mieszkania od 24 do niemal 70 m2 powierzchni mieszkalnej. Ale wobec przyszłych najemców są określone wymagania. Przede wszystkim jest to kryterium dochodowe. Szansa na lokum jest, o ile dochód na osobę nie przekracza wartości od 120 do 240% najniższej emerytury. To, który próg jest właściwy, wynika z rodzaju gospodarstwa domowego. Najniższy, 120-procentowy, dotyczy wieloosobowych rodzin złożonych wyłącznie z osób zdrowych, a najwyższy, 240-procentowy, samotnej osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Pozostałe warunki to niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. O tych decyduje powierzchnia zajmowanego obecnie lokalu. Nie może w nim przypadać na osobę mniej niż 7 m2 pokoju, a w przypadku rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, granica ta przesuwa się do 10 metrów. Oczywiście nie można mieć zaległości czynszowych, ale należy posiadać środki na wykonanie koniecznego remontu. Najmniejsze nakłady przewidziane są dla jednego z mieszkań przy ulicy Wesołej. Jego powierzchnia użytkowa to niespełna 35 m2, a mieszkalna nieco ponad 18. W tym samym budynku znajduje się mieszkanie wymagające największego wkładu inwestycyjnego. W trzypokojowy, 57-metrowy lokal trzeba włożyć ponad 55 tysięcy. W kamienicy przy Wesołej 30, bo to tutaj są wymienione lokale, do wzięcia są aż 4 mieszkania. Inne lokalizacje to m.in. teren byłej jednostki wojskowej przy Pułaskiego, osiedle drugie, ulica Sejneńska, Wigierska, Krótka, Konopnickiej, a nawet Chłodna i Noniewicza. Z możliwości ubiegania się o lokal za remont wykluczeni są suwalscy samorządowcy. W gronie tym wskazano literalnie, oprócz prezydenta i jego zastępców, również radnych oraz ich małżonków.